Na terenie dzielnicy 16, budowa w końcu krzyża. To już było, tak? Tak. Przepraszam, bo musiałem nie przełożyć. Aha, bo to jest dwa razy. Jeszcze to biegi za mną. 11. Przepraszam. Bo wiecie, co to za zamierzenie inwestycyjne? Nie, ale radny to mamy komisji infrastruktury. Szanowni Państwo, punkt numer 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii wydania decyzji warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Wieńczyckiej, druk 265. Projekt nie był przygotowany 10 dni przed sesją, a więc najpierw projekt wprowadzimy pod obrady dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu pod uchwały pod obrady dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Otwieram dyskusję na temat tego projektu. Pan Stanisław przygotował informacje na ten temat. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tą uchwałę już podejmowaliśmy kiedyś, jakieś dwa lata temu. Oczywiście pozytywna była opinia na ten temat. Jest to ulica Wieńczycka za placem Tomece. I chodzi o tą działkę, którą ja pokazuję tutaj. Tam już są fundamenty, prawda? Jest to ta działka za parkingiem. I na drugim zdjęciu pokazuję, tu jest ten parking duży i tu jest ten plac, cały Tomeksu, natomiast tu jest ta działeczka. Kiedyś tam były same garaże blaszaki. Tam zostały tylko te miejsca. Teraz jest jakiś parking. Proszę Państwa, tak to wygląda w tej chwili. Kałuże. Tak to w tej chwili wygląda cały ten wybieg. I wybieg dla psów tu by pasował. Idealnie. Proszę Państwa, mają powstać cztery takie budynki w takim układzie, jak tutaj jest. To już kiedyś omawialiśmy. Nie wiem, czy to już ta WZ-ka jest nieaktualna, że zwrócili się z powrotem o wydanie opinii na ten temat. Tyle na temat tego. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na ten temat. Radny Tomek Krzyżaczek. Szanowni Państwo, Komisja Infrastruktury, tak jak już mówiłem, pozytywnie zaopiniowała w tej projekcie uchwały, czyli nasz projekt uchwały. Teren, jak widzieliście, wymaga inwestycji. Tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Komisja była za, także... Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie zmienię. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden sprzeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie inwestycji przy ulicy Wieńczyckiej.